Ewangelista Jan, który przeżywał z Jezusem jego śmierć, zmartwychwstanie, jego przygotowanie, przekazuje nam podczas ostatniej wieczerzy pewien ważny gest Jezusa: Mycie nóg. Kto mył nogi? W tamtym czasie byli to służący i niewolnicy. Jezus umył nogi swoim uczniom, aby przekazać im pewną podstawową wartość. Ja, który jestem nauczycielem, ja, który jestem Panem, jestem nim, aby Ci służyć. Jestem nim, aby Wam służyć. Piotr rozumie, że to wielka rzecz. Rozumie, że nauczyciel nie może tego robić. Pan nie może tego zrobić. Zrozumie później. Ten, który był pierwszy wśród apostołów, pierwszy tylko dlatego, aby służyć, tak jak Jezus służył podczas życia na ziemi. Służył wypełniając misję, którą miał. Ile razy w Ewangeliach spotykamy ważne słowo: posłany, posłany na misję, umarł na krzyżu, aby wypełnić swoją misję. Następnie z martwych wstał, aby wypełnić swoją misję. Teraz jest w niebie z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym, aby wypełnić swoją misję pośrednictwa, mostu pomiędzy Bogiem a nami. Jest tam, aby modlić się za mnie, za ciebie, misja. My, chrześcijanie, jeśli chcemy żyć z Panem Jezusem w Duchu Świętym, Musimy czynić to samo. Musimy służyć. Służyć oznacza realizować misję, którą mamy. Wypełniając misję, którą mamy, napotykamy na łatwiejsze i trudniejsze chwile w życiu. Chwile radości, chwile krzyża, chwile oczekiwania, chwile realizacji, chwile, w których nie rozumiemy tak wielu rzeczy. Chwile, w których rozumiemy, chwile, w których czynimy dobro, chwile, w których grzeszymy, chwile, w których służymy, chwile, w których unikamy służenia. Czujemy się zmęczeni służeniem. Kiedy byłem w Afryce, w Angolii, była wojna domowa. Nuncjatura, to znaczy ja osobiście. Rozdawałem każdego ranka ponad 200, nawet do 250 osobom żywność, odzież, ryż, mleko, które otrzymywałem od Caritasu i konferencji episkopatów Włoch. Kiedyś się zmęczyłem. Zmęczyłem się. Przechodził pewien ubogi człowiek bez niczego, bez ubrania i zobaczył mnie zmęczonego. Zmęczony powiedział mi, nuncjuszu, nie możesz się nami zmęczyć. Uwaga! To była moja misja. Nie możesz nie wypełniać swojej misji z radością i z entuzjazmem. Zmęczony? Tak, ale z radością, entuzjazmem, kreatywnością. Nie możesz tego nie czynić. Nigdy nie możemy się zmęczyć wypełnianiem misji, którą mamy. Czy to jest łatwe? Nie. Wyobraźcie sobie dwie osoby biorące ślub w wieku 20-25 lat. Kiedy się pobierają, są pełni entuzjazmu, pełni przyszłości, pełni planów. Później. Tak jak zawsze, pojawiają się trudności. Nigdy się nie zmęczyć. To znaczy, pomimo wszystkich ograniczeń, jakie mamy, pomimo wzlotów i upadków, które wszyscy przeżywamy, pomimo zrozumienia i nieporozumień, trudności, krzyży, pozostać wierni, zawsze wierni. Pamiętam, jak kiedyś byłem w Chile, w Nuncjaturze, obchodzono 70-lecie małżeństwa 70 lat. Wchodzą do kaplicy, podtrzymując się nawzajem. Jest tu cała rodzina wnuki, prawnuki. Pod koniec mszy, on, który miał ponad 90 lat, powiedział do mnie słowo: Podszedł do ołtarza. Uśmiechając się, stając obok mnie, spojrzał na swoją żonę i powiedział do niej: Przed Bogiem, który mnie widzi, przed Bogiem siedemdziesiąt lat małżeństwa, przed Bogiem, który mnie widzi, mówię Ci, że przez siedemdziesiąt lat byłem Ci wierny. Zapadła cisza. To było świadectwo. Wzloty i upadki. Błędy i dobre rzeczy, bardzo dobre rzeczy i grzechy, ale zawsze byłem z Tobą, zawsze. To oznacza noszenie krzyża, zrealizować misję, którą mamy. Każdy ma swoją, ja mam swoją. Muszę wypełniać swoją misję, zawsze, nie tylko w kontynuacji. Muszę ją wypełnić wiernie, ze wzlotami i upadkami, które przeżyłem w swoim życiu przez prawie 75 lat, z dobrymi lub złymi rzeczami, obecny lub z pewnymi zaniedbaniami, ale wierny. Kiedy zostałem kapłanem, biskup, który nas wyświęcał, wyświęcił nas dwóch. Nie pamiętam niczego, co nam powiedział, z wyjątkiem jednej rzeczy. Pod koniec homilii spojrzał na nas i powiedział: Nie znamy waszej przyszłości. Nikt jej nie zna. Nie wiemy, dokąd pójdziecie i co będziecie robić, ale my wszyscy, którzy jesteśmy tu z wami, chcemy, aby każdy mógł pod koniec życia powiedzieć. Był wiernym kapłanem, ale być wiernym jak Jezus. Istnieje część, która jest dobra i istnieje krzyż. Aby być wiernym misji, którą mamy, musimy iść. Jezus w Ewangeliach chodził, chodził, chodził. Był dynamiczny. Zawsze dynamiczny. Zawsze spotykał nowych ludzi. Znajdował nowe sposoby, nowe możliwości. Aż do krzyża. Nawet krzyż jest dynamiczny. Ojcze, odpuść im, nie wiedzą, co czynią. Oto przemiana. I do złodzieja. Tego złodzieja, który popełnił zbrodnię, za którą musi umrzeć na krzyżu, powiedział: Dziś będziesz ze mną w raju. Oto przemiana. Ale mówi również: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Oto przemiana. I dodaje: W Twoje ręce powierzam moje życie, mojego ducha. Oto przemiana. W życiu musimy się stale zmieniać, chodzić. Musimy. Jak mawiał wielki papież święty Jan XXIII, musimy się odnawiać. Muszę odnawiać swoją misję, odnowić się w zmieniającej się kulturze, w zmieniającym się czasie. Nigdy nie mówić, 50 lat temu było tak. Bo świat się zmienia, a Ewangelia jest zawsze ta sama, ale zmienia się w sposób dawania świadectwa, życia i mówienia. Tak samo jest, gdy jesteś w związku małżeńskim. K kiedy zaczyna się od ślubu, tak jak powiedziałem wcześniej, jest tyle entuzjazmu i tyle rzeczy. Miłość się zmienia. Musimy nieustannie odnawiać miłość. Zawsze. Odnawiać ją adekwatnie do zmieniającego się życia. I dla tylu młodych ludzi, projekt życiowy, projekt życiowy, by wiedzieć, rozumieć, pytać, jak dostać się do środka, jakie będzie moje życie, zrobić plan i starać się, starać się, starać się. Pewien święty mówił, a ja to stale powtarzam, ponieważ jedno zdanie jest zakorzenione w Ewangelii, w naszym życiu, w naszej misji. Musimy stać się najlepsi na świecie. Najlepsi na świecie nie z powodu pychy, ale by lepiej służyć. To jest służenie. Oto służenie. Oto ostatnia wieczerza. Oto mycie nóg. Najlepsi na świecie, nie z powodu pychy, ale po to, by lepiej służyć. Zritan